Dobry wieczór, Joanna Łucka-Szczygieł, zapraszam Państwa na prognozę pogody. Do Polski cały czas płyną ciepłe jak na listopad masy powietrza, ale ze względu na wysoką wilgotność, która dzisiaj wynosiła aż 84%, odczuwalna temperatura jest dużo niższa od tej, którą pokazują termometry. Dzisiaj w nocy będzie pochmurno w całej Polsce, ale pogoda powoli zacznie się poprawiać na południu. Wszędzie poza tym spodziewamy się jeszcze opadów deszczu. Temperatura od 6 do 8 stopni. W regionie łódzkim również noc będzie pochmurna i w całym naszym województwie musimy liczyć się z opadami deszczu. Na termometrach 7 stopni, a ciśnienie będzie rosło i to bardzo dobra wiadomość, w nocy przekroczy ono 986 hektopaskali. Jutro w całym kraju bez wyjątku pochmurno, z tym, że parasole przydadzą się już tylko na północy, a wszędzie poza tym opady zanikną i będzie zdecydowanie spokojniej niż dzisiaj. Temperatura najniższa na północy Polski to 10 stopni, a trochę cieplej będzie na południu. Kraków, Rzeszów to najcieplejsze miasta, tam 12 stopni. W regionie łódzkim to będzie pochmurny dzień, ale parasole raczej nam się już nie przydadzą, a na termometrach zobaczymy, tak jak dzisiaj, 11 stopni. Wiatr będzie słaby, ciśnienie wzrośnie do 999 hektopaskali, jednak to nie wystarczy, żeby poprawić nasze samopoczucie. Biometr jeszcze jutro będzie niekorzystny. Za to nasze samopoczucie poprawi się w kolejnych dniach, bo wtorek i środa to dni pogodne i słoneczne. Potem w drugiej połowie tygodnia przybędzie chmur, ale według synoptyków opady deszczu ponownie pojawią się dopiero w weekend, a temperatura cały czas podobna na poziomie 10 stopni. Dziękuję Państwu za spotkanie i życzę spokojnego wieczoru. Do zobaczenia.